Chciałem serdecznie powitać dzisiaj na Giełdzie Papierów Wartościowych. Bardzo się cieszymy z tej okazji. 5 lat notowań PZU na giełdzie. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, to jest dla mnie ogromny zaszczyt, że w tym samym miejscu, gdzie 5 lat temu staliśmy na scenie z panem ministrem Gradem i z panem premierem Tuskiem, wprowadzając PZU na giełdę, jestem z powrotem tutaj. Jest to wspaniała, wspaniała rzecz. Chociaż analitycy mówili, że to jest dobra i perspektywiczna inwestycja, nie spodziewali się, że w dniu pierwszego notowania kurs skoczy o 15%, a inwestorów indywidualnych ponad 250 tysięcy zainwestuje ponad 2 miliardy złotych. Bilat dzisiejszy to jest oczywiście spółka, która dała inwestorom prawie 100% zwrotu w tych trudnych czasach, więc tym bardziej miło będzie ten jubileusz celebrować. Przypadek, o którym tutaj mówimy, jest jedną z najciekawszych lekcji dotyczących strategii prywatyzacyjnej, dotyczącej strategii w ogóle rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. Ostatnie 5 lat, jak spółka jest już na giełdzie, czy 5,5 roku od zawarcia tej ugody, no to widzimy, jaki ogromny potencjał tkwił w tej firmie i w jaki sposób on był blokowany poprzez konflikt pomiędzy akcjonariuszami. Co daje mi bycie spółką publiczną? Po pierwsze, ogromną przejrzystość i rynek naciska na ład korporacyjny. Po prostu jak jadę na roadshow, wszyscy mówią, jeżeli jest dobry ład korporacyjny, to spółka jest premiowana 20-30% w górę. Myślę, że to, że jesteśmy notowani na giełdzie, giełda jest notowana na giełdzie, jakby wymusza po naszej stronie również jakby takie średnie i długoterminowe myślenie na temat jakby budowania wartości dla akcjonariusza. Budowanie wartości to jest po prostu, no musimy być dobrzy w tym, co robimy. Gratuluję panom, że na giełdzie się znaleźli. Ja w dalszym ciągu uważam, że sposób funkcjonowania gospodarki jest... Gospodarka wymaga i potrzebuje rynku kapitałowego, co do nie mam żadnej wątpliwości. Ten debiut 5 lat temu to był jedną z najlepszych rzeczy, które się stało w spółce.